Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita, a dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Panią Aleksandrą Rybińską z tygodnika Sieci. Dzień dobry, dziękuję za Pani czas. Dzień dobry. A porozmawiamy o ostatnim wystąpieniu kanclerza Olafa Scholza w Pradze i szerzej o polityce Niemiec wobec wojny i ich planach dla Unii Europejskiej. Pani redaktor, co kanclerz Scholz najważniejszego podczas tego kolejnego takiego programowego chyba wystąpienia miał do powiedzenia Europejczykom? To zależy, kogo się zapyta. Widać było po reakcjach w prasie europejskiej, powiedziałabym tej oczywiście liberalnej, przychylnej kanclerzowi Scholzowi, że nacisk kładziono na to, że podkreślił, że Niemcy będą wspierały Ukrainę do samego końca, co zostało odebrane jako taki, no, pierwsza oznaka takiej mocnej determinacji jednak, no i takiego odwrotu może co najmniej na razie od próby dalszego dialogu z Rosją. No i oczywiście to, że kanclerz Scholz, to już w dziedzinie semantyki, wielokrotnie użył sformułowania, że to Rosja zaatakowała Ukrainę, a nie Władimir Putin, co także zostało odebrane jako pozytywny sygnał pewnej zmiany zachodzącej w świadomości, że mentalności niemieckiej klasy politycznej, a szczególnie samego kanclerza Scholza. No ja osobiście bym nie przywiązywała zbyt dużej wagi do semantyki, bo w ostatecznym rozrachunku jakby to jest mało istotne, tylko czyny się liczą, to jak ktoś swoje zdania układa. Natomiast myślę, że najważniejsze z tego i najbardziej niepokojące z punktu widzenia Polski w tym, bo to nie było tyle przemówienie, co wykład wygłoszony zresztą w sposób dosyć monotonny, to jest to, że no, kanclerz Scholz jakby przeciwstawił sobie rozszerzenie Unii Europejskiej na kraje Bałkanów Zachodnich oraz Ukrainę, Mołdawię, Gruzję, czyli szerzej na te państwa Partnerstwa Wschodniego i z drugiej strony pogłębienie integracji Unii Europejskiej. Jedno ma być warunkiem drugiego. Znaczy, tu zostało zasygnalizowane, że Niemcy będą gotowe forsować wejście Ukrainy do Unii, nie tylko Ukrainy, bo szerzej rozszerzyć Unię na 30, na 36 państw, pod warunkiem, że już obecnie w Unii Europejskiej znajdujące się państwa zgodzą się na dalszą federalizację, co w pewnym sensie przystawia krajom Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie Polsce, która wspiera Ukrainę w jej dążeniu także do bycia częścią Unii Europejskiej, no stawia już w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że proszę bardzo, to mówi Olaf Scholz, chcecie pomóc Ukrainie, chcecie, żeby weszła do Unii, to tutaj oto są moje warunki. Jeżeli ich nie zaakceptujecie, to rozumiem, no to oczywiście nie zostało powiedziane otwarcie, będziemy to blokować, czyli im dłużej będzie trwało przejście na głosowanie większościowe w Radzie Europejskiej, im dłużej to wskazuje, no tym bardziej opóźni się wejście Ukrainy. I to oczywiście wskazuje wraz z wszystkim innym, co Olaf Scholz powiedział w Pradze, na pewną zmianę polityki europejskiej w ogóle, to z Berlina. To znaczy, że wchodzimy raczej w taką fazę zarządzania poprzez konflikt i to jest zresztą, nie jest to osobiście dla mnie zaskoczeniem, bo już w styczniu, w grudniu, jak ta koalicja SPD, Zieloni, FDP doszła do władzy i jeszcze przed agresją rosyjską na Ukrainę się pojawiały takie sygnały ze strony tych niemieckich think tanków, jak Stiftung Wissenschaftspolitik, takie analizy mówiące o tym, że Niemcy dotychczas były taką potęgą zachowawczą w Unii Europejskiej, takim ośrodkiem, który no, prowadzi Europę przez kryzysy, choć przez kanclerstwo Angeli Merkel 2005-2021, taką potęgą, która wypracowywała kompromisy i swoje własne interesy w jakiś sposób chowała za tymi kompromisami. Czy Berlin po prostu w ramach właśnie zasady jednomyślności musiał wypracować jakiś kompromis, często przekupując inne państwa członkowskie słabsze, mając tak silną pozycję, że był też w stanie do pewnych kompromisów po prostu zmusić. No i w ten sposób gdzieś tam ukrywał ten swój interes, który w ten sposób realizował. A teraz trzeba przejść do fazy bardziej ofensywnej i Niemcy powinny stać się takim motorem reform w Unii Europejskiej i powinny działać bardziej agresywnie, tworzyć sojusze z państwami
które byłyby gotowe iść w tym samym kierunku i po prostu to także będzie oznaczało, że interes narodowy niemiecki będzie musiał być formułowany bardziej otwarcie i bardziej bezpośrednio. No a to było przed, jak już wspomniałam, agresją rosyjską. I teraz Niemcy doszły do wniosku, że ponieważ się bardzo osłabiły przez to, że ich polityka ostatnich kilkudziesięciu lat, polityka wobec Rosji, bo to nie była polityka wschodnia, tylko po prostu polityka rosyjska, no, została, jakby tu powiedzieć, no, skompromitowana, że ponieważ teraz są słabsze, to tym bardziej muszą teraz dążyć do tego, żeby stać się tym motorem reform, ponieważ prawdopodobnie nie uda im się już drogą kompromisu wymusić na innych państwach członkowskich no, swojej woli i realizacji swoich interesów. To znaczy, że będą musiały dążyć do instytucjonalizacji swojej dominacji właśnie poprzez instytucje jak Rada oraz Komisja Europejska. Tu też były wcześniej sygnalizowane właśnie przez te same ośrodki analityczne w Niemczech, że Niemcy będą musiały współpracować ściślej z Komisją Europejską, która jakby dąży do tej federalizacji poprzez tak zwane wielkie projekty. Mówimy o nowym Zielonym Ładzie, tak, Europejski Zielony Ład, Fit for 55, wielkie projekty, które zdaniem Komisji taką, tworzą taką tożsamość europejską, której nie ma, że da się ją wytworzyć poprzez ekologię, poprzez jakieś wspólne mianowniki i że należy właśnie teraz, Göring powinien z Komisją dążyć, właśnie robić to dwutorowo. Z jednej strony wielkie projekty, a z drugiej strony po prostu tworzenie koalicji, by dążyć do dalszej federalizacji, dyplomacja i tak dalej. I to myślę w tym przemówieniu Olafa Scholza bardzo jasno i wyraźnie wybrzmiało. Drugą oczywiście rzeczą, co się pojawiło, co bardzo zaniepokoiło zresztą samych Niemców, to są te obszary, które mają podlegać zniesieniu weta, czyli obszar z jednej strony polityki bezpieczeństwa, tutaj była mowa o współpracy oczywiście europejskich koncernów zbrojeniowych, no, w przypadku Polski to brzmi zabawnie, bo właśnie nawiązaliśmy współpracę z Koreą, ale no, trochę późno. Natomiast z drugiej strony oczywiście polityka migracyjna, to bardzo zaniepokoiło też samych Niemców, no bo tu w tym momencie także może to być na szkodę Niemiec, Niemcy to są głównym państwem docelowym migracji. Więc tu jest cały szereg tych obszarów, gdzie Olaf Scholz wyobraża sobie w najbliższych latach takie, można powiedzieć, większościowe głosowania w Radzie Europejskiej. Natomiast na ile oczywiście to się da zrealizować, to już jest zupełnie odrębna kwestia. No właśnie, to jest kwestia, która się narzuca, ponieważ to jest to zasadnicze pytanie, na ile rzeczywiście wojna trwale osłabi pozycję Niemiec w Unii Europejskiej, czy szerzej w Europie, bo oczywiste jest to, że polityka wschodnia ich się skompromitowała, oczywiste jest, że Niemcy prowadziły energetycznie z siebie samych i inne państwa europejskie w błędnym, niemądrym kierunku, no ale z drugiej, no i takie głosy się pojawiają. No, nawet widziałem w prasie francuskiej takie komentarze, że, nie, że Merkel nas wpakowała w ten bałagan. Ale pytanie, czy Niemcy są, czy teraz rzeczywiście jest szansa na to, żeby inne państwa się temu realnie, tej niemieckiej dominacji realnie sprzeciwiły i rzeczywiście doszły do takiego wniosku. No bo z jednej strony mamy oczywiście perspektywę, że za kilka tygodni będzie we Włoszech rząd na pewno nie taki, jakiego Niemcy by chcieli w dużym europejskim państwie. No i mamy to, że w maju mieliśmy list 13 państw, które się sprzeciwiły zniesieniu jednomyślności. No a z drugiej strony przez lata nikt tej dominacji niemieckiej wprost nie chciał kwestionować. Jak to pani widzi? No bo niemiecka dominacja właśnie nie była wprost. Niemiecka dominacja była właśnie ubrana w ten płaszczyk, co dobre dla Europy, dobre dla Niemiec. Pani kanclerz to przecież wielokrotnie podkreślała, to było jej kredo. Czyli jeżeli oczywiście to się nagle stanie bardziej otwarte, to można się spodziewać większego sprzeciwu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, pogłębienie integracji, co to znaczy? To znaczy coś innego w zależności od tego, kogo się zapyta. To znaczy dla państw południa Europy, to znaczy transfery finansowe, to znaczy. Mówimy o uwspólnotowieniu długu, tam przypomnijmy sobie wieloletnie dyskusje o euroobligacjach. Dla Francji oznacza to protekcjonizm przede wszystkim,
Pan prezydent Macron, przemawiając na Sorbonie, kiedy nie otrzymał odpowiedzi żadnej od pani kanclerz Angeli Merkel, to swoje wielkie, apel wielki reformatorski, no można powiedzieć, że Olaf Scholz mu teraz odpowiedział z pewnym opóźnieniem, to mówił o tym, że Europa powinna przede wszystkim, to jest socja, przede wszystkim chronić interesy pracowników. Mówimy tutaj o protekcjonizmie wprost. Mamy państwa północy Europy, dla których to oznacza mniejsze rządy, lepsze wydawanie środków, krótko mówiąc, dobre zarządzanie. I mamy kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dla których to oznacza raczej odzyskanie kompetencji od Brukseli, czyli właśnie subsydiarność i zejście na niższy poziom, pozostawienie państwom członkowskim jedna większość zasadniczych decyzji. No tu mamy kilka obszarów napięć, to znaczy integracja, pogłębienie integracji nie jest, oznacza tego samego dla wszystkich. To będzie pierwszy problem, z którym Olaf Scholz będzie musiał się zmierzyć. I jak na razie nie widzę, jaka miałaby być jasna strategia niemiecka, żeby ten problem rozwiązać. Dlatego też w tym przemówieniu on mówił w bardzo zachowawczy sposób, że mówimy o latach, to nie nastąpi natychmiast, bardzo ryzykowne jest otwarcie traktatów, wiem, że te no, referenda, których wynik jest niepewny, nie jest to coś, co jest łatwe. Myślę, że obecna koalicja w Niemczech ma tego świadomość. Olaf Scholz oczywiście mógłby próbować chociażby zaoferować państwom południa to, czego chcą, tylko że no, ministrem finansów w Niemczech jest niejaki pan Christian Lindner z FDP, a ten pan ma to do siebie, że bardzo dobrze pilnuje finansów i nie sądzę, by to było aż takie proste. No i oczywiście no, Niemcy są zaniepokojone przede wszystkim rosnącą pozycją Polski teraz wobec tej wojny na Ukrainie. I myślę, że Praga też nie została przypadkowo wybrana na to przemówienie, ale chciał zasygnalizować, że Niemcy mają politykę wschodnią i że nie jest to polityka rosyjska. I dlatego, tylko że reakcja właśnie na sali była bardzo, bardzo, te studenci siedzieli, te oklaski były bardzo słabe, premier Szepet Fiala się w ogóle nie pojawił, przecież nie wysłuchał tego przemówienia, a następnie powiedział, że a, tam powiedzieli, co na przykład powiedział i że on się z tym zasadniczo nie zgadza, że to nie jest moment na takie dyskusje o reformie Unii. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest taka pierwsza próba wyjścia z tą polityką wschodnią, z tą ofertą niemiecką. Nie została ona entuzjastycznie przyjęta, w każdym razie w kraju, w którym została wygłoszona. I dla Niemców ta droga będzie trudna. Ja nie sądzę, żeby to się dało przeforsować łatwo. Włochy były zresztą w tych planach, miały bardzo ważną funkcję. Znaczy, Niemcy ewidentnie, no w tym styczniu mówiłem, jak te wszystkie analizy się pojawiały, no to wtedy bardzo mocno akcent kładziono na rząd Mario Draghi, który miałby być tym elementem, który by właśnie, że Niemcy razem z Francuzami, z Włochami będą pchali tą reformę, te reformy instytucjonalne. Włosi już odpadli. I co chodzi, jeśli chodzi o motor francusko-niemiecki, to ja jestem od dawna do niego sceptycznie nastawiona i uważam, że Niemcy i Francja mają jednak zasadniczo sprzeczne interesy i że to jest ukrywane pod takim płaszczykiem współpracy i tak dalej. Natomiast asymetria między tymi krajami jest ogromna i nawet osłabione Niemcy nadal są silniejsze od Francji i pod względem politycznym, jak i gospodarczym. I także spodziewam się tutaj pewnych napięć. Francja będzie zmuszona w jakiś sposób, wielokrotnie już tak było, do przejęcia roli przywódcy tych krajów południa. Kraje południa raczej się na te nowe zasady migracji nie zgodzą, no bo pamiętają bardzo dobrze, że w kwestiach właśnie migracyjnych zostały porzucone przez Niemcy. Takie jest w każdym razie odczucie w Grecji, we Włoszech, tych państw, gdzie docierają ci migranci drogą Morza Śródziemnego. Wszystkie plany relokacji, wszystkie systemy wprowadzone, tak, relokacje okazały się kompletną klapą. W tej chwili nadal toczy się program relokacji 10 tysięcy zaledwie migrantów, z czego udało się zrelokować 5 tysięcy do Niemiec. A poza tym pozostałe 5 tysięcy do dzisiaj pozostają nierozlokowane. Więc ja myślę, że z jednej strony mamy plany niemieckie, z drugiej strony mamy tak zwaną rzeczywistość. Ja myślę, że te dwa obszary się będą ze sobą zderzać. A po trzecie, myślę, że Niemcy nie za bardzo liczą się ze zdaniem Ukrainy. Rozumiem, że ta oferta była także skierowana do Ukraińców.
I z tego przemówienia jasno wynikało, że Niemcy widzą Ukrainę jak najbardziej w Unii, ale że jest to kwestia raczej dekad niż lat. A Kijów już od dłuższego czasu sygnalizuje, że spodziewa się, że to się stanie w ciągu 5 lat. Ukraińcy chcą i stawiają tę sprawę bardzo twardo, więc chcą szybko do Unii, oczekują szybkich rozwiązań i będą robić presję. My już wiemy, że Ukraińcy potrafią wywierać presję na Niemców. Przez drogę wizerunkową przede wszystkim. Dla Niemców jest bardzo przykre, nieprzyjemne. Więc tutaj rozchodzą się także oczekiwania tego, co oferuje Berlin, no czego chce Kijów. I to też jest ważne. Ja myślę, że Olaf Scholz troszeczkę pominął w swoich wywodach. A jak w ogóle wygląda dzisiaj po pół roku wojny, pani zdaniem, podejście elit politycznych niemieckich do Ukrainy i do Rosji? Czy tutaj mamy pani zdaniem jakieś wnioski inne niż to, że trzeba po prostu poczekać, aż zły Putin odejdzie i wtedy znów budować strategiczne partnerstwo, czy też wspólnotę handlu i wartości, jak to określił w czerwcu szef Axel Springer, pan Döpfner? Czy pani zdaniem niemieckie elity będą w tym kursie, powiedzmy, takim bismarckowskim, konsekwentnym? Bo jeżeli tak, no to też będzie oznaczać coraz bardziej otwarte zderzanie się sprzecznych interesów Polski i Niemiec. No, trzeba sobie wyobrazić, że Niemcy funkcjonowały na tej jednej koncepcji strategicznej przez kilka dekad. Ona wydawała się bardzo spójna, mieć lepsze relacje z mocarstwami niż one ze sobą i oczywiście dzięki lewarować się Rosją, lewarować się na tyle, żeby móc tutaj występować jako globalny gracz. Tak? Niemcy grały ponad swoje możliwości. No, Niemcy to nie Chiny, to nie Stany Zjednoczone, jest państwo średniej wielkości na poziomie globalnym i ta współpraca z Rosją, to zmiana przez Kanę, zwał jak zwał, pozwalała Niemcom wzmocnić swoją pozycję, przede wszystkim na poziomie globalnym. I oczywiście dokładnie tak samo Niemcy się lewarują Unią Europejską. To jest, kiedy pani kanclerz jeździła do Chin, to miała flagi unijne za plecami niemieckie. Więc to był pewny sygnał do Chin, że Niemcy reprezentują Europę, cały blok. I to było dla Niemców bardzo ważne, było to jednym z fundamentów ich siły, ich pozycji i oczywiście także ich siły gospodarczej, bo to jest przecież potęga eksportowa. Więc nagle ta koncepcja padła. Ona padła bardzo nagle, ponieważ Niemcy z jakiegoś powodu, zupełnie od chwili, kiedy Putin gromadził wojska w granicy Ukrainy, zupełnie w żaden sposób nie przygotowywały się na rzeczywistą przypadek otwartej agresji militarnej. I to wszystko padło. I teraz trzeba tą strategię czymś zastąpić. Tylko czym? I w Berlinie zapanowała konsternacja. Nie został znaleziony żaden alternatywny model. A jeśli już, to rozumiem, że właśnie ta propozycja reform instytucjonalnych i federalizacji ma być tą alternatywą. Jeśli Europa stanie się jednym blokiem, będzie miała swoją własną, lepszą, Europa suwerenna, będzie miała własną politykę zagraniczną, jedną wspólną, jedną politykę obrony wspólną i na nią decydujące wpływ będą miały Niemcy, no to wydaje się być dobrą alternatywą do dotychczasowego modelu, który upadł w każdym razie na razie. W związku z tym to jest chyba jedyne, co Niemcy mają w zanadrzu obecnie i co proponują. Oczywiście trzeba jasno podkreślić, że zmiana polityki została Niemcom wymuszona. Ona nie jest dobrowolna, ona nie wynika z jakichś głębokich przemyśleń. Oczywiście słyszeliśmy wiele, popełnialiśmy błędy, przepraszamy, mea culpa. Tyle, że zarówno przemysł niemiecki, jak i duża część elit politycznych po prostu wolałaby wrócić do poprzedniego status quo albo starać się zachować z niego jak najwięcej. I to może nie być możliwe. W związku z tym Niemcy proponują alternatywny model, federalizacja, która pozwoliłaby im w jakiś sposób zachować tę dominującą pozycję. No, Berlin uważał przez całe te ostatnie dekady, że uprzywilejowana relacja z Rosją gwarantuje pokój w Europie.
gwarantuje taką stabilność, taką równowagę. I to jest korzystne dla Niemiec. I trzeba w związku z tym teraz zastąpić jakąś alternatywą. Ale mówię, to jest największy strach, wydaje się, w Niemczech. Polega na tym, że będzie świat dwóch bloków ponownie. Stany Zjednoczone, Chiny, wokół których będą się gromadziły państwa, tak jak za czasów zimnej wojny. I że Europa, Unia Europejska znajdzie się pomiędzy tymi blokami i będzie dosłownie rozcierana pomiędzy nimi. One będą podejmowały różne uzgodnienia. I Europa w jakiś sposób pozostanie w tyle i nie będzie miała możliwości decydować o swoim losie. To jest ta obawa. I w związku z tym znaczenie Niemiec w takim układzie oczywiście mocno zmaleje. I to jest to, czemu Berlin chce zapobiec. Oczywiście jest to trudne, ponieważ Amerykanie naciskają na jednoznaczne opowiedzenie się po jednej ze stron, w tym sporze amerykańsko-chińskim, i dalej będą to robić, a teraz po wojnie tym bardziej. Ja myślę, że to jest ucieczka do przodu Niemiec, żeby szybko doprowadzić do takiego stanu, gdzie Europa będzie na tyle silna jako samodzielny głos, żeby Stany Zjednoczone nie mogły już wywierać presji do tego stopnia, tym bardziej, że no, pan Guy Verhofstadt, jeden z ulubionych, prawda, europosłów tutaj w Polsce, wszystkich Polaków, wystąpił na kampus tak, Europa przyszłości Rafała Trzaskowskiego, no i właśnie taki był jego przekaz, że Stany Zjednoczone, szczególnie jeśli dojdzie do władzy Trump, mogą być bardzo groźne dla Europy, dla interesów głównych graczy europejskich. No i pan minister Sikorski i oczywiście na początku przytakiwali z punktu widzenia polskich polityków mówiących, że trzeba poluzować więzi z Ameryką i amerykańską dużą północą. W każdym razie to jest ta obawa i wydaje mi się, że no Niemcy znalazły się w bardzo kluczowym momencie. Albo im się uda teraz rzeczywiście zachować tą pozycję, albo będzie to dla nich bardzo trudne i sprawy może mogą się potoczyć bardzo szybko, w bardzo niekorzystnym kierunku. No to jest szalenie ciekawe, tak? I też jak te relacje amerykańsko-niemieckie będą się kształtować, no bo perspektywa powrotu republikanina do Białego Domu jest rzeczywiście realna, no ale te kolejne 2 lata będziemy mieli z jednej strony administrację Bidena, administrację demokratyczną, niezależnie od tego, co się wydarzy, a po drugiej stronie będziemy mieli Scholza, czy też inny rząd niemiecki idący w takim kierunku. No i tutaj będą te relacje na pewno trudne. Jaka jest pani zdaniem, jeszcze o to chciałem krótko zapytać, pozycja Scholza w tej chwili w Niemczech? Czy można powiedzieć, że ta koalicja przy wszystkich problemach, przy spadającym poparciu dla SPD i no bardzo niskich sondażach zaufania dla samego kanclerza, jest można traktować jako pewnik, że przetrwa kolejne 3 lata do końca kadencji. Czy tutaj możemy mieć jeszcze jakieś zawirowania w tej trudnej, aż 3-członowej koalicji? No, współpraca w koalicji jest trudna. Właśnie koalicja się zresztą okropnie pokłóciła ze względu na potworny strach i panikę w Niemczech przed zimą bez rosyjskiego gazu. Gazprom właśnie znowu twierdzi, że musi dokonywać prac konserwacyjnych na Nord Stream 1, który jest oczywiście głównym źródłem gazu dla Niemiec. I tak ma być to jeszcze przez kilka dni. Rosja tak gra w taką grę i rozumiem, że to jest reakcja na kwestię wiz, która została rozstrzygnięta na niekorzyść obywateli rosyjskich. Natomiast to jest koalicja, która się spiera, ale no, w interesie koalicjantów też nie jest doprowadzenie w tej chwili do wyborów. To jest zawsze obarczone takim ryzykiem, że nie wiadomo, czy zostanie się wybranym i w jakim stopniu, więc myślę, że jednak koalicjanci będą starali się wypracować kompromis, tym bardziej, że no, polityka niemiecka jednak w przeciwieństwie do Polski jest oparta na konsensusie i mimo jakichś tam nawet ostrych sporów, to jednak takim podstawowym dążeniem jest do tego, żeby ten kompromis wypracować. Natomiast oczywiście nie wiemy, co się będzie działo właśnie na jesieni, na zimie, kiedy po pierwsze no, Niemcy zaczną płacić, naprawdę zaczną płacić obywatele za
za ten kryzys obecnie na Ukrainie, kiedy no, koszty tak ogrzewania, koszty, także czynsze rosną w sposób dosyć mocny w Niemczech. Ludzie boją się, że będzie zimno, że nie będą mieli jak ogrzewać, dlatego mamy niemieckich polityków, między innymi minister gospodarki Robert Habeck, w tym przoduje z Zielonych, który tam poleca obywatelom, żeby brali tylko zimne prysznice, nie więcej niż 5 minut. On osobiście tak robi, jemu to wystarczy i będą zużywali mniej gorącej wody. Jest to bardzo źle przyjmowane przez obywateli. Zapominajmy, że niemieckie społeczeństwo jest społeczeństwem dobrobytu i że umowa społeczna, którą można powiedzieć niemieckie elity polityczne zawarły z obywatelami, jest to umowa, która opiera się właściwie na dwóch, no, na dwóch fundamentach. Jedno to jest dobrobyt, a drugie jest pokój, spokój. Więc to są te dwie, jak dwa jakby filary i Niemcy są bardzo wrażliwi na to, kiedy im się odbiera jedno albo drugie, nawet po części. Nie jest to społeczeństwo przyzwyczajone do wyrzeczeń. Więc myślę, że ta zima, bo tutaj się obecna koalicja zresztą obawia, no, protesty społeczne, że zarówno skrajna prawica AfD, jak i lewica, Die Linke, że będą wykorzystywać sytuację, bo nie trudno, żeby próbować osłabić tę koalicję. Tego się najbardziej obecnie SPD, Zieloni, FDP obawiają. I nie wiadomo, co się będzie działo. Natomiast ja osobiście nie sądzę, by miała ta koalicja rzeczywiście upaść przed następnymi wyborami. Czas wydaje się, jest do tych wyborów jeszcze długi, ale powiedzmy sobie szczerze, no to ja nie sądzę, żeby Olafowi Scholzowi udało się tej reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej do tych wyborów przeprowadzić. A czy on będzie dalej rządził, to on sam nie wie i po prostu dlatego należy też traktować to przemówienie w pracy jako no, pewną wizję, tak jak tą umowę koalicyjną. Umowa koalicyjna mówi o różnych rzeczach do 2025, 2030, 2040 roku, o których oczywiście obecna koalicja zwyczajnie nie wie, czy w ogóle będzie miała okazję je zrealizować. I ostatnia sprawa, ponieważ mieliśmy kilka dni temu wizytę premiera Morawieckiego w Paryżu, no i to jest, jak widzowie z naszego kanału wiedzą, ja się Francją lubię zajmować i dobre relacje polsko-francuskie uważałbym za coś leżącego w naszym interesie, tylko pytanie do Pani jako osoby, która nie tylko na Niemczech, ale również na Francji się zna. Czy Pani zdaniem jest szansa na to, żeby w obecnej sytuacji francuskie elity polityczne, widząc te wszystkie osłabienie Niemiec, sytuację w Niemczech, to, że Niemcy są od Rosji bardziej od nich uzależnieni zdecydowanie, żeby Francuzi chcieli tę sytuację wykorzystać dla powiedzmy uniezależnienia się i tego tandemu francusko-niemieckiego trochę rozluźnienia, na przykład poprzez poprawienie swoich relacji z Warszawą, ale nie tylko. To jest bardzo dobre pytanie, na które myślę, że nie posiadam na razie jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście z jednej strony wykorzystanie tej słabości Niemiec wydaje się kluczące, ale z drugiej strony myślę, że jest takie zastanowienie w Paryżu, czy przy tak, można powiedzieć, otwartym na reformy Olafu Scholzu, nie będzie dla Paryża korzystniejsze i łatwiejsze w ten sposób uzyskać to, co chce uzyskać. To znaczy na przykład pójść na rękę Niemcom w zamian za te transfery, o które Paryż od dawna zabiegł. To jest pytanie. Nie wiem. Myślę, że to się okaże w najbliższym czasie. Z drugiej strony ogólnie panuje troszeczkę we Francji taki désintéressement naszym regionem. Francuzi uznali od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, że zasadniczo jest to strefa wpływów niemiecka, że byli przeciwni temu rozszerzeniu właśnie z tego powodu. Uważali, że taka strefa powstanie. Teraz się sprzeciwiają rozszerzeniu Bałkany Zachodnie z tego samego powodu. Czyli jest pewien taki sceptycyzm we Francji co do tego, czy Paryż rzeczywiście ma instrumenty, żeby oddziaływać na nasz region.
bo nie łudźmy się. Znaczy Paryż, tak samo jak Berlin, nie szuka koniecznie partnerstwa po prostu na równych zasadach, tylko możliwości kształtowania rzeczywiście tutaj rzeczywistości politycznej. I myślę, że generalnie w Paryżu nadal panuje takie przekonanie, że to będzie trudne. Francja po prostu przegapiła przez tyle lat budowanie tych wpływów tutaj w regionie. Emmanuel Macron pojechał na tournée raz, drugi, ominął Polskę zresztą wtedy, odwiedził Rumunię, Bułgarię, naobiecywał wprowadzenie do Schengen, że się obietnic nie spełnił. I to są rzeczy, które no pokazują, że generalnie Francja no niespecjalnie ma tutaj instrumenty, żeby oddziaływać. Oczywiście, trzeba powiedzieć, mówię to bez jakiejkolwiek złośliwości, że francuska polityka zagraniczna jest oparta na przemyśle francuskim, na korzyściach dla francuskiego przemysłu, dlatego reakcja na rezygnację Australii z zakupu francuskich łodzi podwodnych była tak ostra i tak można powiedzieć desperacka. To znaczy Francja uważa za partnera tego, kto kupuje jej technologię, czy to zbrojeniową, czy inną, na przykład elektrownie jądrowe. Polska się szykuje do realizacji ambitnego programu jądrowego. I tu przyjaźń idzie tutaj troszeczkę przez przemysł, który jest upaństwowiony. We Francji tam pracują dziesiątki tysięcy ludzi. I za każdym razem, jak taki kontrakt się nie realizuje, to tysiące z nich traci pracę. Więc to są rzeczy dosyć istotne z punktu widzenia Paryża. I ja myślę, że zakup tego czy owego, żeby to tak nazwać, mogłoby te relacje znacząco poprawić. Jest się pytanie, czy najpierw kupimy, a potem oczekujemy, czy najpierw oczekujemy, a potem ewentualnie kupimy, co by było większą gwarancją, że dostaniemy, co czego chcemy. Ale obawiam się, że no, to jest... Francuzi żyją moim zdaniem pewnym złudzeniem własnej mocy. Mają przekonanie, że są potęgą, ale rzeczywistość temu zaprzecza. To jest jeden, myślę, że takich zasadniczych sprzeczności w francuskim postrzeganiu samych siebie. I dlatego też Francja jest bardzo wrażliwa na różne właśnie takie okazywanie i uznawanie jej pozycji. No to zależy w dużej mierze od wrażliwej, odpowiedniej dyplomacji. To już nie jest pytanie do mnie, czy my taką posiadamy. To jest pytanie do kogoś innego. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim i Państwa gościem była pani Aleksandra Rybińska z tygodnika Sieci Portalu w Polityce. Bardzo pani dziękuję za pani czas. Dziękuję również. A Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do subskrypcji. Zbliżamy się do 40 tysięcy subskrybentów, więc śmiało się dodawajcie, jeśli się jeszcze tego nie zrobili. I zachęcam do wsparcia naszej pracy, czy poprzez Patronite, czy poprzez przelew na nasze konto. Dziękuję tym, którzy już nam pomagają.